Wydaje mi się, że póki co Polska znajduje się pod uważną obserwacją inwestorów i ośrodków analitycznych. Po ostatniej zmianie ratingu przez agencję Standard & Poor's nieco pogorszyły się nastroje na rynkach finansowych. Złoto notowane jest na poziomach najniższych od początku 2012 roku. Zwiększyły się też różnice pomiędzy oprocentowaniem polskich obligacji a obligacji niemieckich. W związku z tym widać negatywny wpływ tej rewizji ratingu na wycenę polskich aktywów, co powoduje wzrost kosztów finansowania i trochę droższy dostęp do trochę droższą obsługę tego finansowania na rynkach zagranicznych. Wydaje mi się, że po tej decyzji agencji Standard & Poor's pozostałe dwie agencje ratingowe, dwie główne agencje ratingowe raczej powinny wstrzymać się z rewizją ratingów, natomiast nie można wykluczyć, że zostanie zmienione nastawienie wobec ratingów. Póki co ono jest neutralne zarówno w agencji Moody's, jak i w agencji Fitch. Natomiast to, co zwraca uwagę, to wzrost ryzyka nie tylko instytucjonalnego i ryzyka politycznego, na co zwróciła agencja S&P, natomiast również nasilające się obawy o perspektywy finansów publicznych i to chociażby zostało zwrócone przez agencję Moody's w dzisiejszym komunikacie i w rewizji prognoz deficytu sektora finansów publicznych. W związku z tym to już są te fundamentalne czynniki, które mogą spowodować wzrost ryzyka polskiej gospodarki, polskich finansów publicznych i jeśli pomysły, które do tej pory zostały zgłaszane, zostaną zrealizowane i przełożą się na wzrost ryzyka finansów publicznych w długim terminie, chociażby w postaci obniżenia wieku emerytalnego, czy też dalszy wzrost transferów socjalnych, wtedy mogą być kolejne akcje ratingowe. Póki co raczej mi się wydaje, że agencje będą uważnie obserwować. Kolejna rewizja ratingów przez te główne agencje będzie miała miejsce w połowie roku, w maju, w czerwcu. W związku z tym wtedy można się spodziewać jakichś rozstrzygnięć. Natomiast wydaje mi się, że bardziej, jeśli już miałoby coś nastąpić, to raczej w kierunku rewizji perspektywy, a nie tak drastyczne decyzje jak w przypadku agencji Standard & Poor's, czyli cięcie ratingu od razu. Decyzja jednej agencji, niespodziewana, wywołała gwałtowne reakcje na rynkach finansowych, natomiast z punktu widzenia inwestorów długoterminowych wydaje mi się, że kluczowa jest ocena perspektyw gospodarki. Ta w dalszym ciągu pozostaje dobra, bo sama również agencja Standard & Poor's, pomimo obniżki ratingu, zwróciła uwagę na bardzo dobre fundamenty polskiej gospodarki. Solidny wzrost gospodarczy, zrównoważony, w związku z tym takiego ryzyka makroekonomicznego nie ma. I dla inwestorów fundamentalnych, długoterminowych to nie powinno mieć istotnego znaczenia i oni raczej nie powinni się wycofywać z polskiego rynku. Natomiast taka decyzja ma wpływ na zachowania inwestorów krótkoterminowych, spekulacyjnych, którzy wycofali się z rynku. Natomiast wydaje się mi się, że to nie będzie masowy ruch. Szczególnie, że pozostałe dwie główne agencje utrzymały te ratingi na niezmienionym poziomie, a ten obniżony rating Standard & Poor's, on w dalszym ciągu jest na poziomie inwestycyjnym, w związku z tym ciągle odzwierciedlający dobre fundamenty polskiej gospodarki. Natomiast fakt, że była to decyzja niespodziewana, spowodowała taką reakcję na rynku dość gwałtowną.